położone nad rzeką Uszwicą Brzesko to miasto lokowane przez Spytka II Melsztyńskiego za zgodą królowej Jadwigi, która w 1385 roku wydała akt lokacyjny na prawie magdeburskim. W 1845 roku powstał tu browar należący do rodziny Geców ze słynną marką piwa Okocim. Dość szybko, bo już w 1856 roku Brzesko doczekało się linii kolejowej łączącej go z Krakowem i Lwowem. I to właśnie węzeł kolejowy na Słotwinie stanie się miejscem największej tragedii wojennej, jaka dotknęła to miasto w XX wieku. W 1933 roku do władzy w Niemczech dochodzi Adolf Hitler, który zaczął realizować plany rozszerzenia przestrzeni życiowej dla Niemców kosztem ich słowiańskich sąsiadów. 1 września 1939 roku zaatakował Polskę od strony morza, lądu i powietrza. Wkraczająca armia niemiecka od zachodu budziła wśród ludności polskiej przerażenie, a władze lokalne zaczęły zachęcać do ewakuacji z zagrożonych terenów. Głównym kierunkiem ucieczki ludności był wschód Polski, dokąd zmierzały liczne pociągi wypełnione cywilną ludnością. Pogłębiło to chaos, utrudniło działania polskiej armii, a lotnikom niemieckim dało okazję do bezwzględnego zabijania uciekających polskich rodzin. Świadkiem takich wydarzeń stała się właśnie dzielnica Brzeska, Słotwina. Już 4 września nad stacją kolejową pojawiły się pierwsze niemieckie samoloty, które nie wyrządziły większych szkód materialnych. Natomiast w wyniku ataku zginęło 10 polskich żołnierzy. Najtragiczniejszy w skutkach nalot rozpoczął się następnego dnia około godziny 16, kiedy to co najmniej 8 nadlatujących samolotów zrzuciło swe bomby na czekający na odjazd pociąg pełen kobiet, dzieci i mężczyzn. Bombardowanie trwało pół godziny i zostawiło po sobie tragiczne pobojowisko. Tak te wydarzenia zapamiętała mieszkanka Słotwiny, pani Stanisława Żurek. No to ojciec nasz mówi tak, to chodźmy. On wziął łopatę i my ze siostrą wzięły mi też po łopatę, no bo to trzeba. No tak. A takie były z tych bomb po 5 metrów głębokie doły. Proszę sobie wyobrazić. No jak po takim lesie chodzić? I na drzewach pełno ciał ludzkich targanych. I tak oni, ci mężczyźni, bo wszystko młodzież uciekła, a no sami tak starzy ludzie zostali we wsi. I kobiety. No i no to my, ci starzy, i no to kazali nam zrzucać te, dali nam takie drążki, te ciała ludzkie, te kawałki, to wszystko z tych drzew na ziemię, żeby to do ziemi schować. A oni, ci mężczyźni starsi, bo to starsze dziadki były, wzięli to zbierali do tych wspólnych grobów. Tak. Zygmunt Deręga, zastępca dowódcy obrony przeciwlotniczej i gazowej, podaje, że śmiertelnych ofiar nalotu z 5 września było ponad 200, chociaż są źródła, które mówią o znacznie większych stratach. Nigdy zresztą w pełni lista ofiar nie została ustalona, bo wielu ciał i szczątków nie można było zidentyfikować.
Pierwszej pomocy rannym udzielał dr Mieczysław Kosowski oraz dr Władysław Brzeski w zaimprowizowanym szpitalu przy ulicy Mickiewicza 15. Część ofiar trafiła także do szpitali w Bochni i Tarnowie. Ofiary bombardowania zostały pochowane w zbiorowej mogile w Słotwińskim Lesie, a po wojnie część ciał została ekshumowana i przeniesiona na inne cmentarze. Mieszkańcy Brzeska upamiętnili ofiary pociągu śmierci obeliskiem obecnie znajdującym się koło kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej na Słotwinie. Na pomniku znajduje się napis: w hołdzie poległym w czasie nalotu niemieckiego na pociąg cywilny 5 września 1939 roku na stacji kolejowej Słotwina-Brzesko, społeczeństwo miasta i gminy Brzesko. Corocznie odbywają się tutaj uroczystości z udziałem władz, ludności i harcerzy, upamiętniające to tragiczne wydarzenie. Thank you.